choinka się świeci, co? No raczej. Robimy? Idziemy na Burj Khalifa, czyli spełniamy marzenie Martina. To jest jedno z moich kilku marzeń. Drugie będziemy widzieć za chwilę, bo zbliżamy się do Burj Khalifa. Chodź na ten przystanek, bo się w końcu spóźnimy. Co się dzieje? Zdobcą nam autobus. Ale mamy za chwilę następny, także... Skąd? To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy tam. Bo tam jest zachód. No. Dubaj to jeden wielki plac budowy. No ale tak w Polsce, no. Pięciu stoi i jeden robi. Lecisz! Ale chociaż na stopę kapło trochę podu. Prawie jak w sferze. Prawie. Co tu się różni? Też sklepy. Różni się tym, że w sferze nie ma gości chodzących w białej sukienki. Czy w Dubaju obchodzą święta? Jak widać, tak. Jak widać, tak. Choineczki, bombeczki. Każdy lubi biały śnieżek. Musimy to postać, ale to będzie warto. Muzeum, które tutaj jest dosyć ciekawe. Pokazuje tutaj, jak wieża została wybudowana od podstaw aż po samą górę. A z nami jest przewodnik międzynarodowej klasy. Polecam się na przyszłość. Wywiezie nas na samą górę. Masz... całkiem fajnie i nawet warto. Jesteśmy na 125 piętrze. Do góry jeszcze jest jakieś 200 metrów, ale tam już za bardzo nie można wchodzić. Wyspałaś się? No nawet. Na pewno bardziej niż wczoraj. Co dzisiaj robimy? Wykupiliśmy Groupona, polecamy. W sensie na razie polecamy, zobaczymy jak będzie w praktyce. Za około 80 zł jest wycieczka kilkugodzinna na safari. Będziemy jeździć tymi Land Roverami, tak? Białymi, chwilę. Okej, fajnie. Ale najfajniejszy punkt tego całego dnia jest właśnie sandboarding, czyli jestem na snowboardzie,
na śnieg, na piasku. Jeszcze nigdy tego nie próbowałam, bo pojedziemy na następny, więc ja mam nadzieję, że przeżyjemy i się nie zabijemy, bo wywrotka na piasku może być niezbyt przyjemna, ale zobaczymy. Tak oto dotarliśmy do starej dzielnicy dubajskiej i przed nami będzie Gold Souk of Dubai, czyli stragan ze świecidełkami. Do Muzeum Dubajskiego i za jedyne 3 dirhamy zwiedzamy stary ośrodek dubajski. Bardzo nam się podobało. Tak, polecamy. Warto każdej złotówki, albo i też 3 złotówki. Spędziliśmy tam zdecydowanie za mało czasu, bo tylko pół godzinki. Niestety nam się spieszy. Ale zostalibyśmy tam zdecydowanie dłużej. Zamieszanie rośnie, ale prezes gada przez telefon. Lipa. Sandboarding to jest to, na co czekam. Dobry. Dzień dobry. Właśnie zmierzamy wzdłuż Marina Walk. Jest to jedna z obowiązkowych atrakcji turystycznych w Dubaju. Generalnie fancy dzielnica. Dlatego tu jesteśmy. Dlatego tu jesteśmy, dokładnie jak podróżować to na bogato. Idziemy w stronę plaży. Tak. Idziemy do klubu Realu Madryt. Meczek Real grał z Malagą, wygrał 3-2, niestety nie udało nam się przyjść na mecz, czego żałuję, ale właśnie to jest sala, gdzie tutaj sobie ten meczek oglądają. Wielki ekran, trawka na ziemi, trybuny na ścianie, no i za oknem oczywiście piękny widoczek. Right, thank you guys. Thank you. Hala Madrid. Bye. We'll be right back.